marszem z operetki Baron Cygański Johanna Strausa przywitali Państwa Orkiestra Arte Symfonico pod dyrekcją Mieczysława Smydy. I zespół tańca artystycznego Miniatury pod kierownictwem Małgorzaty Malczak. Kłaniają się Państwu nisko. Olga Bończyk. Oraz Łukasz Lech. Proszę Państwa, znajdujemy się w gościnnych progach jednej z najpiękniejszych, absolutnie najpiękniejszych kopalni soli w Wieliczce. I właśnie z tego miejsca chcieliśmy również bardzo gorąco przywitać wszystkich widzów telewizji Trwam. W tym wyjątkowym miejscu muzyka i taniec stworzą, proszę Państwa, absolutnie magiczne widowisko, które, mamy taką nadzieję, pozwolą Państwu oderwać się od kłopotów i trosk przyziemnego świata. A jest z nami, proszę Państwa, gospodarz tego naszego podziemnego świata, pan Zbigniew Zarembski, prezes zarządu kopalni soli Wieliczka, który jest organizatorem dzisiejszego wieczoru. Partnerem koncertu jest powiat wielicki. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli powiatu. I oczywiście dziękujemy za zaproszenie. A nasz wieczór, proszę Państwa, dedykujemy legendarnej primadonnie krakowskiej operetki Iwonie Borowickiej, która gdyby żyła, właśnie w tym roku obchodziłaby 65-lecie debiutu scenicznego. Zapewne wielu z Państwa zna tę fascynującą artystkę, bo to właśnie dzięki niej pan Bogusław Kaczyński rozkochał się w operetce i tak oto mówił, kiedy po raz pierwszy przekroczył progi Teatru Muzycznego. W czasie gimnazjum pojechaliśmy na wycieczkę do Krakowa. Nauczyciel wieczorem zabrał nas do teatru na księżniczkę cyrkówkę. Długo nie mogłem zasnąć, wspominając niezwykłości premiery. Barwny, piękny świat, a w nim cudowną scenografię roztańczonych, rozśpiewanych artystów, wyjątkowe głosy, a wśród nich ten jeden, niepowtarzalny, Iwony Borowickiej. Odtąd operetka na zawsze zamieszkała w mojej duszy. Bo proszę Państwa, wtedy przyjeżdżało się nie tyle na konkretny tytuł, ile właśnie na panią Iwonę Borowicką, która w najwyższym stopniu urzekała nieprzeciętnym głosem, wspaniałym talentem aktorskim, finezją ruchu i niezwykłą urodą godną księżniczki z bajki. Bajki, którą jest przecież również operetka, tyle że dla dorosłych. Tak mawiał o niej Lucjan Kydryński. Od Wiednia do Budapesztu rozbrzmiewać będą walce i czardasze. W pierwszej części przeniesiemy Państwa do Wiednia. Do Wiednia, który jest stolicą muzyki Johanna Strausa, który pełnił wówczas rolę nadwornego kompozytora Franciszka Józefa. Warto o nim właśnie wspomnieć. Najjaśniejszy pan, bardziej niż muzykę, wolał wojskowe regulaminy i dryl i ściśle się trzymał takiego dworskiego ceremoniału, któregoś razu zaniemógł, miał pewien atak, no i natychmiast zawezwał swojego nadwornego lekarza, który mieszkał po drugiej stronie pałacu. Ten w nocy, nie zastanawiając się ani chwili, prawie nic na siebie nie włożył, przybiegł do swojego pana i kiedy Franciszek Józef zobaczył takiego nieodzianego swojego lekarza, mruknął pod nosem: a niechże pan najpierw założy na siebie frak. Z kolei nowo przyjęty kamerdyner, kiedy porządkował bieliznę najjaśniejszego pana, został poproszony, aby przygotować spodnie do konkretnego munduru. No niestety, biedak nie mógł sobie poradzić w wielości tej ogromnej przecież garderoby i wymyślił, że
powie, iż spodnie mole zjadły. Kiedy usłyszał cesarz tę wiadomość, bardzo posmutniał, kiwając przygnębiony głową, powiedział: ach, to bestie, nie oszczędziły nawet guzików. Zapraszamy zatem Państwa do Wiednia, tam, gdzie narodziła się operetka. Przed Państwem artyści międzynarodowych scen muzycznych. Zapraszamy. Bleibt kalt, ob ihr
krew mi się burzy. Chodźcie na ramię skrzydeł, nie wróć, chcę jak ptak. Wszystko tu cieszy mnie, wszystko mnie śmieszy. Strażne myśli dziś mam, Bóg mnie rozgrzeszy. Winien szampan, któż to wie? Ech, nie szampan, chyba nie. Jedna lampka, no najwyżej dwie. Sama nie wiem, jak to stało się. Pobierz szum, świat cały jak we mgle. Całowałaś się, czy nie? Nie. Nie? Nie. Nie? Nie, 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 nie. Jeden łyk, a już mi grzej mi na duszy. Oczy śnią, usta drżą, krew mi się burzy. Winien szampan, któż to wie? Szampan chyba nie. Obsa sadro, la la. Jedno wiem, wiem i tak. Miłość ma mi na smak. Miłość ma mi na smak. Ach, jak przyjemnie, jak kręci się. Mniejsza o to, kto dziś pocałunki bez kran. Dumnym krokiem ruszyłam dziś w tan. Osiągnęłam swój cel. U mych stóp książę pan. Tak. Jeden łyk, a już mi grzej mi na duszy. Oczy się usta drżą, krew mi się burzy. Winien szampan, któż to wie? Czy to szampan? Chyba nie. Ojczyzno, co ja z tobą mam, przez cały dzień okropny kram, a teraz jeszcze sakryble, po nocy potrzebujesz mnie. Ojczyzno, nie popełniaj gaw, noc mam od swych prywatnych spraw. Ty chyba dość mnie miła ma, eksploatujesz w ciągu dnia. O pierwszej już do biura gnam, choć tam dość często zastać mam. Nieczęsto z mamy, proszę was, wytrzymać w biurze cały czas. Na biurku rośnie góra akt, nieczęsto zgłębiam je, to fakt. Dyskrecja bowiem każdy wie, to w dyplomacji ABC. Po takim uciążliwym dniu zziajamy do utraty tchu. Wieczorem chyba prawo mam odpocząć w gronie miłych tam. Wieczorem jest Maksim z repertuarem swym, a tam czekają na mnie niewrazobliwe panie. Lolo, Dodo, Żużo, gla, gla, Margo, fru, fru, po jednej na kolanie i serce masz jak wosk, a potem całą noc zabawy pysznej.
Krym. Trudno, drogi Boni, z nas przecież dwóch nic boli, to w naszej sferze popularny typ. Nic boli hulaka, co nie wyłazi z fraka, to ma być prawda dobrych panien wzór. Spać kładziemy się o świcie, wytrąbiwszy wina os, dzień spędzamy pracowicie, odsypiając noc. Bo jeszcze ta puenta, że tutaj są dziewczęta, istoty, które przez naturę są stworzone, by upiększać świat. Umarło ludzi moc. To gdy nockę spędzisz, gdy w dymie się uwędzisz, nazajutrz jesteś zdrowy, raci pan. Tu się czujesz życia panem, gdyś nad ranem w pełni sił, z nami wytasz dzień szampanem, by szampański był. I jeszcze ta kapłanka, że tutaj są dziewczęta, istoty, które przez naturę są stworzone, by upiększać świat. Artystki, artystki, artystki z warietę nie biorą miłości zbyt tragicznie, dlatego kolega tak uwielbiamy je, dlatego nas ciągną tak magnetycznie. Artystki, artystki, artystki warietę, niż żadna wierności długo nie schnie. Dlatego też co pewien czas ma prawo zmienić każdy sam w programie swoim przedmiot czułych westchnień. A już, proszę Państwa, za moment kolejne wielkie przeboje słynnych operetek, jak Hrabina Maryca, Bal w Savoyu czy Księżniczka Czardasza, które swoje premiery rzecz jasna miały w Wiedniu, gdzie wystawiane były z wielkim przepychem i scenografii, kostiumów, baletu, chóru. Szkoda, wielka szkoda, że dziś tak rzadko wystawia się operetki, a jeżeli już, to są udziwniane, unowocześniane. No i koszty są cięte, co bardzo, proszę Państwa, szkodzi operetce, bo operetka to wytworna dama, która musi mieszkać w pięknym, cudownym pałacu, w którym są niezwykłe żyrandole. Dziś tylko takie możemy spotkać w kopalni soli Wieliczka. Musi być pięknie odziana i sama musi być piękna i atrakcyjna.
zwracał na to zawsze uwagę nasz niezapomniany mistrz i mentor, dyrektor Bogusław Kaczyński. W latach 90. był dyrektorem najsłynniejszego w Polsce, a może i w Europie, operetkowego teatru Roma. Nosił się z zamiarem wystawienia księżniczki Czardasza. Ale już wtedy na rynku teatralnym coś złego się działo, bo czasy trudne, pieniążków brakowało, a Bogusław Kaczyński cały czas widział operetkę jako bajkę, jako coś nadzwyczajnego i pięknego. Zgłosiło się wielu młodych, zdolnych reżyserów, chętnych do wystawienia swojej inscenizacji, pomysłu księżniczki Czardasza. Przychodzi młody człowiek, dyrektor Kaczyński, z wrodzonym sobie taktem, elegancją, przegląda bardzo uważnie kartkę tego egzemplarza, kartkę po kartce i mówi spokojnie: wie pan, bardzo dziękuję, że był pan łaskaw i zechciał pan przyjść do mojego teatru. Bardzo to cenię, ale niestety nie mogę wystawić pana wersji w moim teatrze. Ale dlaczego, panie dyrektorze? Wie pan, no, nie mogę pozwolić, aby w moim teatrze na tej scenie padały wulgarne wyrazy. Ależ, panie dyrektorze, tu nie ma żadnych wulgarnych wyrazów. No tak, ale będą padać z widowni. A już, proszę państwa, za moment do naszych znakomitych artystów, których mieli państwo już możliwość przed chwilą usłyszeć, a mianowicie do Violetty Kowal z Wiednia, Anny Lasoty, Iwony Sochy, Łukasza Gaja, Jakuba Milewskiego i Jakuba Oczkowskiego dołączą artyści z Budapesztu. A są nimi Sylwii Sendi i Karoj Peller. Is, amit én szavalok, az egy tiszta dolog. Nézd csak rám, milyen férfiba vár, de hogy Istenem citromfát. Ilyen férfiak romban ritkák, vagy esetleg ilyen több nincs. Aki tudja, eszi ügyem élet titkát, megbecsülendő kincs. Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad, és tőlem milyen nehéz. Szajd ne, ösvözi, jő, édesüs, amit válaszolom, az is szimpla dolog. Lány van száz, aki félet cicáz, de azért te csak egyen játsz. Valahogy nehogy elfeledjen a szemeddel s a szíveddel. Ki keresni közülük éppen azt az egyet, azt a kindéket kell. Jaj, jó, te rá.
Takty walca brzmią, dzisiaj tańczę tylko z nią. W uszach walc tak pięknie brzmi, w Wiedniu serce zostało i ty. Walca czar, pachną psy, walc wiedeński, ja i ty. Rozkołysał raz ten walc, taki walc na tysiąc par. Thank you.
Gdy w wieczornej mgle księżyc srebrem drga, kiedy piosnki swe stary Janczy gra, siedzę tutaj sam, szklankę wina mam i wspominam mój Wiedeń we snach. Wtedy słyszę znów trzech minionych słów, słyszę pieśni gwar, słyszę wolę co czar, a gdy znowu mi czegoś tu brak, do księżyca co noc szeptam tak. Hogyha benne búzra, hogy vérbe borítsz,
Shimmy, 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 Siebertschka. Shimmy, 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 shimmy. Bardzo cieszymy się, że nie wydarzyła się dzisiaj i mam nadzieję nie wydarzy taka sytuacja, jak podczas jednego z koncertów, dodam, że nie z naszym udziałem. Nagle, proszę Państwa, słychać zdenerwowanego mężczyznę, który szarpie sąsiada i mówi: panie, przestań pan chrapać. Panie, przestań, no przestań pan chrapać, no. Przestań pan chrapać, bo się cała widownia obudzi. A ja w imieniu wszystkich naszych artystów chciałam bardzo serdecznie państwu podziękować, że zechcieliście państwo tutaj dotrzeć na czas, pomimo tych krętych tutaj podziemnych korytarzy. Artyści bardzo to doceniają, a nawet jakiś czas temu usłyszałam w garderobie taką rozmowę dwóch moich koleżanek. Jedna z nich mówi: słuchaj, naprawdę, to jest naprawdę wielkie, nikt nie ma nic gorszego. Nie ma nic gorszego, kiedy zaczyna się koncert, a ludzie wchodzą. Jest coś dużo gorszego. Co? Jak wychodzą? Ale oczywiście... wierzymy, że dzisiaj się to nie odbędzie. Sala jest na tyle tutaj zablokowana. Za duży kłopot, żeby wszyscy naraz mogli wyjść, prawda? Raczej nie ma takiej możliwości, żeby ktoś opuścił salę, bo nie ma jak się wydostać. Szanowni Państwo, przed nami najpiękniejsze walce z księżniczki Czardasza i hrabiny Maricy. Ojś ogarnia chęć mnie, nie patrzy jej dalej, kręć mnie. Ja mieć będę w oczach szczęścia błysk, choćbym miał padać na pysk. Kiedy w twoich ramionach wiruje tak, z walca nieszczęścia aż tchu mi brak. Skórny tylko, jeżeli byś mógł, spróbuj nie deptać mi. Jak? Tak. Walczyć wiadomo, szeć miło leć, tańczyć go zmęczę, daj mi już żyć. Chciałbym, aby bez końca trwa, jak ogon, jak żądza. Jak walko pan, na moment ten krótki trężaj. Jak walc, to walc, raz jeszcze wokoło leci.
zapnień się strunami harf. I w sercu gra strunami harf. A z tylu strun spod palców wyrywa się rytm walców i w melodii szczęścia układa się walc. Jak struny harf wibruje śpiew i w walca takt pulsuje krew. Kto ty mówi, że tak serce drży, to ten walc i pan zbyt blisko i niby zlać mógł mi wszystko, lecz zabrakło to słówka, że kocha mnie pan. Wiem, że to mogło być fofa, lecz była to nieśmiała gra. Tak, to jest miłość, a powody trzy, walczyk ja i ty. Lekko zmieni. Herbie moim wiatry dwa, dziś sługa, jutro jaśnie pan. Lecz duch przekory wciąż ten sam. Alchemik szczęścia, fałszysz kart, połykacz ognia, stryczka, wart, szarlatan czy zaklinacz wężów. Dostawca rogów zacnych mężów. Czarodziej tonów, żongler słów na wozie, raz pod wozem znów pogromca na arenach świata, nieustraszony dyplomata, lecz nie dla sławy ani złota, diabelska sprzyja mi ochota. Wystarczy magnetyczny wzrok, by wprawić tłum w hipnozy mrok. Z trapezu skoczyć w paszczę lwa. Publiczność gromki aplauz da. Da.
Bielona gęba budzi śmiech, tańczący słoń zapiera dech, atleta czy kobieta z brodą. Tłum gapio w kuchek stazie miodą. By żyć wystarczy cyrk i chleb, by umrzeć garść ołowiu w łeb. Kto wygra na rynek świata, pogromca czy też dyplomata, lecz nie dla sławy ani złota, diabelska sprzyja miota.